Prywatyzacja spółki PKP Energetyka nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia legalności. Jednak, z uwagi na chęć maksymalizacji ceny, spółkę sprzedano inwestorowi finansowemu, a nie branżowemu. Nikt zwraca uwagę na ryzyka związane z takim rozwiązaniem i na fakt, iż rzeczywiste następstwa tej transakcji, zarówno z punktu widzenia rynku usług kolejowych, samej spółki, jak i funkcjonowania spółek grupy kapitałowej PKP-sa. Zostaną dopiero zweryfikowane w przyszłości. W miarę przygotowań do planowanej od lat prywatyzacji spółki PKP Energetyka stopniowo znaczenia nabierały komercyjne przesłanki prywatyzacji. Zwyciężało dążenie do uzyskania możliwie dużych przychodów ze sprzedaży, nawet za cenę osłabienia potencjalnych szans rozwojowych spółki. Kulminacją takiego podejścia był wybór inwestora finansowego zamiast branżowego dla spółki PKP Energetyka. W rezultacie zasadniczym kryterium sprzedaży akcji stała się maksymalizacja ich ceny. Wybór inwestora finansowego zamiast branżowego dla PKP Energetyka jest obarczony znaczącymi ryzykami. Nik zwraca uwagę między innymi, że inwestor finansowy po osiągnięciu założonego zwrotu z inwestycji może nie być zainteresowany dalszym utrzymywaniem akcji i wystawić je na sprzedaż. Istnieje też ryzyko potencjalnego braku zainteresowania długoterminowym, jakościowym rozwojem spółki. Ryzyka związane z prywatyzacją spółki PKP Energetyka dotyczące obronności państwa, obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej czy administrowania infrastrukturą krytyczną w pewnym stopniu zostały złagodzone dzięki uregulowaniom ustawowym. Istnieje ryzyko, że wybrany dla spółki PKP Energetyka inwestor finansowy po osiągnięciu założonego zwrotu z inwestycji może wystawić akcję na sprzedaż. Kolejny nabywca natomiast może być podmiotem z różnych względów niepożądanym z punktu widzenia polskiego rynku przewozów kolejowych lub rynku energetycznego. Ryzyko to w aktualnym stanie prawnym jest co prawda ograniczone. Ze względu na przepisy ustawy o kontroli niektórych inwestycji, niemniej nikt zwraca na ten aspekt szczególną uwagę. O opinie prawne rozstrzygające o zgodności transakcji sprzedaży PKP Energetyka z prawem wystąpiono dopiero po podpisaniu umowy przedwstępnej z inwestorem. Zdaniem NIK w tak ważnej prywatyzacji opinie o legalności transakcji z punktu widzenia ustawy o PKP powinny zostać wydane przed rozpoczęciem procedury prywatyzacyjnej.